ponadnarodowe, je musimy wzmacniać. No, że to się okazało po prostu zbyt łatwe i uproszczone. No, nie jesteśmy bezpieczni, mimo że jesteśmy w NATO. Zresztą jesteśmy, musimy to powiedzieć jasno, członkami NATO drugiej kategorii, no bo skoro problemem jest tam, żeby kilkuset żołnierzy amerykańskich stacjonowało na naszym terytorium, no to znaczy jakie są tak naprawdę tutaj przeszkody i kto ma prawo weta w takiej sprawie, skoro my chcemy, prawda, i może NATO by chciało, to kto ma prawo weta w tej sprawie. No jak mówię, Unia pokazuje to wszystko, co się dzieje, przykłady różnych krajów, że nie gwarantują rozwoju gospodarczego. Istnieje coś takiego, co o czym się dzisiaj mówi, też mówi się o tym programie PiS-a, pułapka średniego rozwoju. To znaczy, że Polska może dojść do pewnego pułapu, ale potem nie będzie, nie przejdzie do tej grupy tych krajów najbardziej rozwiniętych. No i to, co najbardziej jest niepokojące, to jest jednak właśnie takie wzrastające uzależnienie. Uzależnienie od, po pierwsze, teraz wzrastająca ciągle obawa przed Rosją, którą to też jest zadziwiający przykład, jak nagle zły, dobry Putin zamienił się tam spacerujący po molu z panem premierem, piszący list do Polaków, na który odpowiadał Adam Michnik, prawda, wzruszony w Smoleńsku, jak ten taki bardzo humanitarny, humanistyczny Putin zamienił się w jakiegoś złego Putina, który żyje w innym świecie, w ogóle jest szaleńcem, który... No i tak dalej, prawda? No i więc jest ta obawa wobec Rosji. Cały ten reset stosunków z Rosją się nie udał. Nawet, proszę Państwa, chyba odwołają rok Rosji w Polsce. Chyba go zawieszą, nie będzie, bo zdaje się, że... No ale z drugiej strony, proszę Państwa, w tym wszystkim się zapomina o jeszcze jednej sprawie, to jest ostatnia rzecz, no, ostatni punkt, który chciałem poruszyć, mianowicie od naszego takiego rosnącego uzależnienia od naszego sąsiada zachodniego, czyli od Niemiec i Warszawy, od Berlina. I ja zawsze uważam, że to nie jest ani w interesie Niemców, ani w interesie oczywiście Polaków, że tak naprawdę, ja byłem zawsze wielkim miłośnikiem dawnej Republiki Federalnej, prawda? Takiej Republiki Federalnej, która już wtedy była bardzo silnym krajem, ale w zasadzie właśnie powstrzymywała swoje takie, znaczy ukrywała, prawda, trochę swoją siłę, że to był ten olbrzym, który trochę się chował, ale wydaje mi się, że ta powściągliwość i powstrzymywanie swojej ambicji politycznej była słuszna. I że ta nierównowaga między Polską a Niemcami, to takie uzależnienie nie jest rzeczą dla naszego kraju dobrą, ale nie jest też dobrą dla Niemiec ani dla Europy. I jak wiemy, to jest to głównie uzależnienie gospodarcze, ale za nim idzie uzależnienie polityczne. I to nie chodzi tylko o to, że KLD, jak dostawało w reklamówkach na pomoc bezpośrednio, tak powiem, żywej gotówce, jak twierdzi pan Piskowski, jeżeli ma rację. Tak? Tylko że to jest jakby takie właśnie daleko idące próba wpływania na różne procesy w Polsce, na świadomość historyczną. Ja na przykład jestem wielkim zwolennikiem pojednania polsko-niemieckiego, o tym tyle się mówiło. No, oczywiście to jest takie słowo, też słowo wytrę. Ale powiedzmy tak, gdybyśmy popatrzyli na ten proces, który nastąpił, to też jest jednym z filarów tego nowego porządku europejskiego, to ja muszę powiedzieć, na samym początku wyobrażałem sobie, też wtedy, kiedy powoływano mnie na katedrę na Uniwersytecie w Bremie, a ta katedra miała nie tylko charakter socjologiczny, ja też miałem tam mówić o Polsce, wykładać różne rzeczy, pokazywać Polskę, że to jest takie zainteresowanie Polską, jaką ona jest, prawda? Że tego rodzaju pojednanie polega na tym, że my tego partnera akceptujemy, prawda? W jego wrażliwości, w jego odmienności, w jego różnorodności. I że na tym to polega. No, na przykład Polska jest katolicka, znaczna część Polski jest katolicka, to szanujemy polski katolicyzm, prawda? Polska jest, przynajmniej część Polski, jest
tradycyjnie patriotyczna, tak? Na przykład jest ta tradycja romantyczno-powstańcza. No to szanujemy tradycję polsko-powstańczą, romantyczną, prawda? Tak jak, no nie wiem, ja interesuję się Włochami, no to interesuje mnie Mazzini, prawda? I tradycje włoskie, czy nie wiem, Verdi, opera patriotyczna, tak? Że na tym to polega. Natomiast no jest w sferze kultury jest pewna nierównowaga, coraz pogłębiająca się, no, która polega na tym, że nam się mówi, że my, no, oczywiście też to robimy, my musimy zmienić, zrozumieć zmieniającą się wrażliwość niemiecko, tak? Pokazujemy kontrowersyjny film w polskiej telewizji. Dobrze, możemy ten film pokazać, ale w zamian za coś, tak? W zamian za coś. Pokażcie czas honoru w telewizji niemieckiej, tak? Pokażcie, szanujcie naszą wrażliwość. Jeżeli chcecie z nami dialogu, no to ten dialog nie możecie ograniczać do tego, że znowu zaprosicie Adama Krzemińskiego, prawda? Ponieważ Adam Krzemiński reprezentuje część polskiej opinii publicznej. To jest tak samo, jak ktoś chce dobrych stosunków transatlantyckich, niemiecko-amerykańskich, no to musi rozmawiać i z republikanami, i z demokratami. Może osobiście wolić demokratów, może być im bliżej politycznie, ale między państwami oznacza to, prawda, szacunek. Oczywiście to wymaga też od polskiego państwa, żeby to państwo nie było jednostronne, żeby te instytuty kultury, które tutaj pracują, pokazywały całą Polskę, nie tylko jej część, tak? Żeby polscy dyplomaci wiedzieli, że reprezentują całą Polskę, nie tylko jej część. No i to jest, ale mówię, to jest oczywiście sfera kultury, sfera świadomości historycznej, która ma ogromne znaczenie, bo to widzimy w kontekście tego konfliktu wokół Ukrainy, jakie to ma znaczenie, jak pod tym doświadczeń historycznych interpretuje bieżące zdarzenia polityczne. Ale to dotyczy również właśnie kwestii politycznych i to dotyczy kwestii gospodarczych. I my musimy w Europie, na Unii Europejskiej zastanowić się nad tym, no, czym jest. Na przykład ja nie ukrywam, że chciałbym jedną z pierwszych rzeczy, którym został wybrany, na przykład podjąć taki temat media, wolność mediów w naszej części Europy. Bo uważam, że nie jest zdrową sytuacją i dopuszczalną, kiedy na przykład prasa kraju sąsiedniego w całości, zwłaszcza prasa regionalna, należy do inwestorów kraju sąsiedniego. I to nie jest krytyka tego stanu rzeczy, to nie jest jakaś fobia, to nie jest jakaś niechęć. To jest po prostu, to są zasady wolności, demokracji, właśnie te zasady, które Europa jednocząc się przyjęła, prawda? Przyjęła i zaakceptowała. Ja myślę zresztą, że my znajdziemy w Niemczech wielu partnerów, wielu sprawach, tylko musimy o tych sprawach mówić, prawda? Nie, musimy się bać, musimy artykułować na czym, bo wielu ludzi nie jest zorientowany, prawda? Nie wie, jak jest naprawdę w różnych sprawach Polski. Ja nie ukrywam, że dla mnie na przykład sprawa smoleńska, tragedii smoleńskiej jest sprawą kluczową i wiem z rozmowy z wieloma sąsiadami Niemcami, że oni po prostu nie są poinformowani, nie wiedzą przed w jakim stanie jest śledztwo. Że wielu nie jest poinformowanych na przykład jak właśnie, czy to jest właśnie sprawa mediów, czy właśnie rozwoju gospodarczego, prawda? O tych wszystkich różnych rzeczach, które nam często nas bolą, prawda? Poinformowani nie są, ale o nich właśnie powinniśmy rozmawiać i budować to, co dla nas jest cenne, a mianowicie rzeczywiście Europę wolnych, równorzędnych, współpracujących ze sobą, podzielających wspólne wartości, lecz nie agresywnych wobec siebie kulturowo, prawda, narodów europejskich. I dlatego muszę powiedzieć, się zdecydowałem, żeby kandydować do Parlamentu Europejskiego, bo ja właśnie w imię takiej Europy, budowy takiej Europy, chciałbym tam działać. I przy tym jestem też przekonany, że taka Europa potrzebuje Polski. I to nie takiej Polski, przepraszam, oświeconej czy pseudo-oświeconej, która imituje, małpuje, prawda, te wszystkie mody w sposób zresztą no, bardzo taki, powiedziałem, uproszczony. Tylko właśnie takiej Polski, prawda, Polski dosyć tradycyjnej, która potrafi swoją tradycję
powiązać z nowoczesnością, która potrafi o tej tradycji mówić w sposób atrakcyjny, właśnie w sposób nowoczesny. Na przykład mamy wspaniałą tradycję pierwszej Rzeczpospolitej Republikańskiej. Największa republika, prawda? Jak na tamte czasy, ludzi wolnych w takim zakresie, prawda? W którym, w takim procencie ludności, w którym to nie było gdzie możliwe. Oczywiście jak wszystkie inne twory polityczne w tym czasie mające swoje negatywne strony, inaczej było w Anglii, we Francji, gdzie indziej. I to, tym, to jest też nasz wkład. No, mamy wspaniałą duchowość, prawda? Jan Paweł II. Jego rzeczy, zawsze czytam to, co mówił o Europie. Uważam, że pomijając to, że jest to święty Kościoła Powszechnego, to jest to też wielki i głęboki myśliciel polityczny. Właśnie to jest to, z czym idziemy, prawda? Do Europy z pewnym darem i chcemy, żeby ten dar został przyjęty, żeby był szanowany. I tego też oczekujemy tutaj w Berlinie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i przejdziemy za chwilę do pytania. Tylko chciałbym Państwa poinformować, że aby w dniu 25 maja uczestniczyć w wyborach do Europarlamentu, czyli móc oddać głos, należy koniecznie się zameldować wcześniej w konsulacie, zgłosić to, że chce się być naniesiony na listę wyborczą. Okres oddawania, meldowania się jest 22 maja. 3 dni przed wyborami jest ostateczny dzień. W jakiej formie? W formie elektronicznej, pisemnej, telefonicznej. Najlepiej skorować elektronicznie, najprościej można wejść na link, który jest w ambasadzie, swoje dane wrzucić osobowe i automatycznie otrzymuje się potwierdzenie o naniesieniu. Ponieważ nie ma możliwości naniesienia się bezpośrednio w ambasadzie. Ambasada tego nie robi, że nie nanosi osób przychodzących z dowodem tożsamości i chce się na nie. Kiedyś to było praktykowane, obecnie nie. Ja bym jeszcze dodał, że jak się Państwo zarejestrują i pójdą do komisji wyborczej, to proszę naprawdę rozważyć, popatrzeć na listę numer 4. Nie, na liście numer 4 rozważyć numer 1, nieprzypadkowo numer 1 na tej liście i ewentualnie tam postawić swój krzyż. Ja mam pierwsze pytanie, które pozostałe związane z bezpieczeństwem. Czy kryzys europejski, kryzys ekonomiczny obecnie w Europie, który jeszcze przeżywamy, bezpieczeństwo rozumiane jako takie bezpieczeństwo państwa, czy Polska jest bezpieczna, jakie kierunki powinny przeprowadzić rząd, parlament europejski, czy rządy najważniejszych państw europejskich, w jaki sposób, na jakiej płaszczyźnie powinny prowadzić komunikację, aby to bezpieczeństwo dla społeczeństwa było odczuwalne. Bezpieczeństwo energetyczne, to znaczy widać w Europie również, że są różne interesy. Obecnie, niedawno, parę miesięcy temu Węgrzy podpisali z Rosją umowę na temat budowy elektrowni atomowej. Francja, wiadomo, też ma jaką politykę energetyczną. Niemcy też oczywiście przez Morze Bałtyckie, gazociąg. A w Polsce dyskutuje się dużo na ten temat, brak decyzji. I brak decyzji jednocześnie na forum europejskim. Brak takiej konkretnej jakiejś polityki, która by była długofalowo pełnym uniezależnieniem od jednego źródła zapatrywania się w gaz, co jednocześnie Rosja to wykorzystuje oczywiście politycznie. I bezpieczeństwo socjalne, które w społeczeństwie czy w Polsce, czy w Niemczech coraz bardziej jest odczuwane negatywnie, to znaczy te zwane nożyce dochodów, czyli najbogatsi i najbiedniejsi się coraz bardziej rozchodzą. W Polsce jest to słynne powiedzenie umowy śmieciowe, w Niemczech Leiharbeiter, to znaczy, że ludzie, którzy kiedyś mogli normalnie pracować, zarabiać i żyć z tego, obecnie często dla młodych ludzi zwłaszcza jest to często trudne do zrealizowania. Może zacznę od tego drugiego, pytania. To rzeczywiście jest tak, to nawet jest, myślę, że to odczuwamy,
odczuwają ci, którzy mieszkają w Niemczech, że to jest taki trochę paradoks, bo z jednej strony mówi się, no Niemcy nigdy jeszcze nie były tak silne gospodarcze, jak są, a jednak na wielkie rzeczy nie ma pieniędzy, prawda? Ludziom kiedyś starszym, emerytom żyło się tu bardzo dobrze w tym kraju, opieka społeczna, już nie mówię o uniwersytetach, jakoś no, w 70-tych latach, kiedy powstawało tak wiele nowych uniwersytetów, Niemcy, dawna Republika Federalna była podobno biedniejsza, ale były pieniądze na uniwersytety. Teraz nie ma, tak? No to są pewne procesy globalne, ekonomiczne, które myślę, że one będą zaostrzać pewien jednak konflikt, który jest konfliktem, który gdzieś nazywano klasowym. No nie może być tak, prawda? Wszędzie mamy to samo zjawisko. Bogaci stają się coraz bardziej bogaci, prawda? Klasa średnia popada w coraz większe trudności. No tutaj właśnie w Europie, szczególnie w Niemczech, już nie ma co Skandynawii trochę, prawda? To welfare state, państwo opiekuńcze jeszcze się utrzymuje, no ale na peryferiach o tym właśnie znowu się nie mówi, prawda? Tak jak jest w Polsce, już nie wiem co, w takich krajach jak Bułgaria, Rumunia i innych, no to tam jest po prostu tragedia, no, która się okaże, no wtedy, kiedy ludzie zaczną dostawać emerytury, które nie pozwolą im na przeżycie. No i wtedy oczywiście jest, będzie pytanie, to co akceptujemy, że będą umierać z głodu, tak, czy będziemy musieli coś robić. Żyjemy, to będzie też kosztem na kredyt, tak, nierozwiązywany. Umowy śmieciowe było wprowadzane, bo to w ten sposób zmniejszamy bezrobocie, no ale z drugiej strony nie ma na fundusze społeczne i tak dalej. To są wszystko problemy, które wymagają, ja uważam, że jakiejś wielkiej debaty i krajowej, ale właśnie i europejskiej. Natomiast co do tego bezpieczeństwa generalnie, ja bym powiedział tak. Jak Państwo wiedzą, no nastąpiło jakaś obóz rządzący szeroko dokonał jakiejś niesamowitej wojny. Wszyscy pamiętamy orędzie wtedy zaprzysiężenia Państwa Komorowskiego, który powiedział, że nikt na nas nie czyha. Tak? To było główne przesłanie. Przez do niedawna, no, do pół roku temu, jeszcze 6 miesięcy temu, opowiadano nam tutaj jakąś bajkę o świecie, w którym właśnie nie ma sprzeczności interesów, nie ma żadnych zagrożeń, w zasadzie nic nie musimy. Wystarczy zadbać o ciepłą wodę w kranie, budujmy szkoły, nie ukradajmy politykę. Patriotyzm ma się sprowadzać do wypuszczania tam baloników, noszenia orła z czekolady i różnych innych form. Armia w ogóle nie jest potrzebna ewentualnie tylko do interwencji, jako korpus interwencyjny w składzie NATO. No to są wszystko, ci ludzie nam opowiadali te baśnie, prawda? I wtedy oczywiście to też nie była prawda, ponieważ bezpieczeństwa nigdy nie ma. No bezpieczeństwo trzeba tak samo jak demokracja i wolność i trzeba umacniać nieustannie. No wiadomo, jest potrzebna silna armia, są potrzebni rzeczywiście zdecydowani sojusznicy, jest potrzebna budowa polskiej pozycji w regionie. Jest potrzeba, no od lat mój kolega Piotr Naimski od lat walczy, prawda, o niezależność energetyczną Polskę. Nigdy się nie udało, już raz było prawie, prawda, umowa z Norwegami była podpisana. Pojawiają się różne rzeczy przez cała polityka europejska, energetyczna innych krajów. Dlaczego nie była zbudowana na rozwijanie stosunków z Rosją? Gazociąg bałtycki, prawda, o którym jakoś tutaj też nie był proces, ale ten gazociąg południowy, to, że nie powstał Nabucco, prawda? Wszystkie projekty, które jakoś miały uniezależniać Europę od gazu rosyjskiego, dostaw energii, się nie udawały. Jest pytanie dlaczego. I teraz nagle nasz rząd, nasz obóz rządzący zmienił politykę 188. Zaczął Polaków straszyć, tak? Już jest wojna. Nie wiem, czy Państwo widzieli plakaty teraz rozwieszone w miastach z Donaldem Tuskiem, z takim wzrokiem bardzo zdecydowanym, czy nagle się straszy Polaków, gdy rzeczywiście no już bylibyśmy zagrożeni w stopniu bezpośrednim.
Oczywiście to też jest, to jest robione w takim samym celu, jak te opowieści poprzednie. Nie, no Polska oczywiście nie jest w tej chwili zagrożona. Nie jest tak, że jakieś oddziały samoobrony pojawią się teraz i zajmą, nie wiem, Woronicza na przykład, albo Wiertniczą, nie wiem, Boże. Więc nic takiego nie nastąpi. No jesteśmy, natomiast no musimy robić to, co należy, to znaczy właśnie rozwijać swoje siły zbrojne. Musimy wychować pokolenie ludzi, które jest świadomym, przecież to nie jest tylko bezpieczeństwo, bo nie energetyczne, tylko ekonomiczne, które właśnie, jak mówię, no będą w ramach kooperacji z innymi narodami, będą wzmacniały właśnie to bezpieczeństwo szerzej rozumiane, gospodarcze, no, kulturowe, no ale właśnie również energetyczne czy militarne. I straszenie, bo to zresztą to straszenie się kończy zawsze takim, jak mówię, scedowanie odpowiedzialności na kogoś innego. Ja tylko przypomnę, że przecież minister, pan premier Pawlak podpisał umowę z Rosjanami, już nie pamiętam na 50 lat czy na ile na dostawy gazu, prawda? On był wicepremierem rządu obecnego premiera, prawda? I to jest tylko tak, że potem tutaj akurat należy ukłon w stosunku do Unii, prawda, że komisarz Edinger tę umowę trochę zmodyfikował. Nie, więc nie jesteśmy zagrożeni, ale też nie ma bezpośrednio, ale też nie ma świata zupełnie bezpiecznego. A największym zagrożeniem dla Polski są niepoważni politycy. Są ludzie, którzy nie działają po prostu w imię długotrwałej, poważnie pojętej polskiej racji stanu. No. Dlatego powinniśmy, prawda, zbliżamy się do czasu wyboru, powinniśmy dokonać zmiany tej władzy. Panie profesorze, drugie pytanie. Ja też zapraszam innej osoby do dyskusji, więc czekam. Pan wspomniał o Wielki Projekt Polska, o tej inicjatywie, która od paru lat jest w Warszawie realizowana. Tam są wykłady swoje, konferencje, wielu autorytetów przedstawia i bardzo ciekawa dyskusja. Tu pan profesor Zybertowicz, który był półtora roku temu w Ukrainie, wspomniał o tak zwanym szerokim obozie patriotycznym. Czy te wszystkie inicjatywy, które obecnie w Polsce są rozproszone, stowarzyszenia, kluby, niezależne radia, niezależna prasa, inicjatywy często osób, które działają indywidualnie, ale nie mogą się znaleźć w jakimś takim środowisku, w którym mogłyby coś więcej robić, efektywniej robić dla Polski? Czy nie można by było pomyśleć coś takiego nad takim wspólnym, dużym obozem patriotycznym podpiętym pod, brzydkie słowo, ale podpiętym pod te duże, wielkie autorytety, które na tym wielkim projekcie Polska uczestniczą, jakąś taką małą instytucję zrobić, aby regularnie, nie tylko raz w roku, była wymiana, dyskusja prowadzona, konferencje, wykłady, szkolenia itd., itd., żeby podnosić poziom dyskusji, poziom organizacyjny tych organizacji, aby długoterminowo to przyniosło zdecydowany efekt, ponieważ za rok mamy wybory następne, bardzo ważne, a to będzie następne pytanie. Tak należałoby zrobić, tylko że w każdej z tych działalności natykamy się na dwie bariery. Jedna bariera i to jest właśnie dokładnie to, o czym ja mówię. I to jest to zagrożenie zresztą dla bezpieczeństwa w jakimś sensie, głęboko, szeroko rozumianego bezpieczeństwa. No jednym zagrożeniem, jednym z problemów jest po prostu brak funduszy. To jest tak, że po naszej stronie, ja muszę powiedzieć, że jeżdżąc po kraju, rozmawiając z ludźmi, uważam, że ludzie poważnie myślący i poważnie zatroskani losem kraju, to w większości są po stronie tak zwanej opozycyjnej. To już nie chodzi o konkretne afiliacje polityczne, tak? Tylko ja mówię, że najczęściej
Nieprzypadkowo tę drugą stronę nazywamy często lemmingami, tak? Że to są ludzie, którzy idą tylko za pewnym trendem. To dotyczy różnych ekspertów, ja muszę powiedzieć, nawet polskich dyplomatów pracujących do tego rządu, którzy często o nim mówią, zwierzają się, prawda? Nie bardzo nawet jeszcze komentarz, że nie ma jakiejś strategii. Nie wiadomo, na przykład mówią, mamy siedzieć przy stole, choć o to, żebyśmy siedzieli przy jakimś stole, ale po co w zasadzie? No, nie ma, nie, nie wiadomo w zasadzie, jaki jest cel tego, tego wszystkiego. No ale różnica też właśnie polega na tym, że ta strona szeroko rozumianej opozycji, niektórzy nazywają to jakąś Konfederacją Wolnych Polaków, po prostu jest na różne inicjatywy polskie nie ma, nie ma możliwości finansowania, bo w Polsce, no właśnie, jesteśmy tutaj w pięknym budynku Akademii Katolickiej. Taka podobna jest w Hamburgu. Polska jest, jak wiadomo, krajem katolickim, gdzie Kościół ma ogromne zasługi historyczne związane. No gdzie są te, dlaczego nie ma sieci takich akademii katolickich? Też te Kościół ma jakieś zasoby. Natomiast dlaczego nie ma czegoś takiego? Proszę Państwa, no jak tutaj jest cała sieć tych Bundeszentrali für politische Bildung, prawda? I Landeszentrali, prawda? Które mają zachowywać neutralność polityczną, ale kształcić obywateli. No. Przecież teraz zadaniem mediów byłoby nie tylko zapraszanie co na przemian kopiunanikę z Palikotem i dostarczanie ludziom rozrywki, tylko po prostu nawet, prawda, łopatologiczne wyjaśnienie, na czym polega, czym jest Europa, jakie ma instytucje, jaki jest zresztą też można mieć bardzo ciekawe programy edukacyjne, prawda? My chcieliśmy zbudować demokrację, nie edukując społeczeństwa, no, to jest polityczne. Przecież wielu ludzi bardzo uczciwych, tego nie odróżnia wyborów parlamentarnych od wyborów prezydenckich. Ale na te wszystkie inicjatywy, no, no właśnie, natykamy na to, że nie ma pieniędzy. Tworzymy jakieś fundacje, które, no i one po prostu, całe polskie państwo, no niestety wspiera tylko lewą stronę, liberalną stronę, to wszystko. To jest jakby jedna bariera. Druga bariera, która jest trochę... Aha, bo to jest jeszcze oczywiście związane, no, że nie ma sponsorów, no ile jest polskich przedsiębiorstw, prawda, które by, no po prostu mało nam zostało w naszych rękach, prawda. Ja muszę powiedzieć, wyszedłem kiedyś na ulicę Grzybowską w Warszawie, akurat mieszkałem, widziałem, no tam wyrosło całe wielkie centrum, to wygląda naprawdę dobrze, imponująco. Zrozumiałem, pomyślałem, a ile z tych budynków należy do polskich firm, ja tam jest polskich firm naprawdę. A brak polskich firm, polskiego kapitału, no to znaczy też brak polskiej polityki kulturalnej, w ogóle polskiej polityki. No ale już nie chcę tego wątku zjechać. Ale druga kwestia. No to niestety, proszę Państwa, jeśli przyjeżdżam do jakiegoś też miasta w Niemczech, chciałem się z różnymi środowiskami spotykać, no natomiast się okazuje, że ich jest 5 albo 6, albo 3, albo 4 i one walczą. To też jest doświadczenie bardzo zbrane, miałem też, prawda, takie doświadczenie kiedyś w latach 90. powstawały jakieś stowarzyszenia, wydawało się, że wreszcie będzie coś takiego, się podzieliło, one się dzielą. I podobnie to niestety jest w Polsce, prawda? To znaczy jest bardzo trudno się zorganizować w jakąś całość, żeby powstała jakaś struktura. To wiemy, że właśnie tak jest też na emigracji, tak jest. Tak, jest niezwykle trudno i to jest, myślę, że wielka zasługa tego, że są właśnie, że są stabilne partie polityczne, bo kiedyś było więcej przywódców niż członków partii, prawda? Bo każdy w zasadzie chciał być już liderem partii. Więc to jest ten problem. Natomiast my w ramach tego projektu kongresu, Kongres Polska Wielki Projekt, to jest coś optymistycznego powiem. Będzie taki dzień, który zatytułowaliśmy, czy nawiązując do sformułowania właśnie Andrzeja Zybertowicza, Archipelag Inicjatyw Obywatelskich. No i tam będą te wszystkie stowarzyszenia, które powstały w ostatnich latach. I to są naprawdę, to są setki różnych stowarzyszeń. One właśnie są czasami dosyć słabe, one opierają się na entuzjazmie
i pracy ludzi, ale ich jest dużo, ich jest dużo. Tylko że my naprawdę, to jest tak samo jak z mediami. No, na jednym spotkaniu przedwczoraj ktoś mnie zapytał, dlaczego media są takie słabe, dlaczego? Ja mówię, a no, żadnej potrzeby, żebyśmy kupowali pewne gazety, których nie chcemy czytać, które... A dlaczego skąpimy grosza na to, żeby kupować gazety, które chcemy czytać, które uważamy, że powinny, albo są telewizje, które chcemy oglądać. Albo możemy też wpływać na te telewizje, które istnieją, mówiąc, że pewnych rzeczy nie chcemy oglądać. Gdyby ludzie nie oglądali, przepraszam, czegoś takiego, na takim poziomie, jak istnieje taki program, to się nazywa szkło kontaktowe. To jest po prostu, i uważam znowu, prawda? Gdyby wyłączali telewizory, no to być może nawet kierunek za tej telewizji z jej poglądami, no zmieniłoby z powodów czysto komercyjnych, no przestałoby to nadawać, prawda? No i to jest tak, to zależy trochę, no mówię, od Polaków, tam od mieszkańców, czy chcą mieć media, czy chcą się zorganizować. Możemy powiedzieć tylko jedno, że no są takie dążenia do tego, żeby, ja mam też nadzieję, że kiedyś rzeczywiście tutaj też Polacy w Niemczech wreszcie utworzą jedną organizację i wtedy jedno, to nie musi być jakaś bardzo scentralizowana organizacja, wystarczy, żeby była, że miała jedną reprezentację, prawda, że miała pewne ogólne interesy, a potem to można. I wtedy myślę, że będzie to znaczącym partnerem tutaj do rozmów również z władzami. I myślę, że w Polsce na szczęście trochę jest lepiej, bo te wszystkie trochę się uczymy współpracy wzajemnej. No bo to właśnie przy szacunku dla różnorodności, są różne cele, są różne temperamenty. Są ludzie o trochę różnych poglądach, no, musimy się uczyć, jednoczyć wokół jakiegoś celu, prawda? Wokół pewnej wspólnych wartości. Ja Państwa zapraszam, ktoś będzie miał ochotę, czas, żeby przyjechać na ten kongres Polska Wielkiej Woli, bo tam jest oczywiście bardzo dużo zawsze ciekawych dyskusji, od ekonomicznych poprzez kulturowe. My tam zawsze też wręczamy nagrodę dla twórcy imienia Lecha Kaczyńskiego. I to jest dla twórcy, takiego twórcy, który nie jest tylko wybitnym twórcą, ale takim, który, no powiedzmy tak, nie dekonstruuje czy destruuje polskie wartości, tylko je właśnie w sposób nowoczesny wyraża. Pewno jeszcze laureatem był zmarł niedawno Wojciech Kilar, kompozytor. Innym laureatem tej nagrody był Lech Majewski, który nakręcił teraz film o Smoleńsku, ale o Smoleńsku nie bezpośrednio, tylko to jest taki w nawiązaniu do Dantego. I ten film pokazuje za granicą z wielkim sukcesem i nie może znaleźć dystrybutora w Polsce, nie może być ten film pokazany. Do tej pory politycy ten film to pokazuje, to też jest przykład na politykę kulturową, prawda? Inny z naszym laureatem, pan Jerzy Kalina, słynny taki z różnych instalacji rzeźbiarz. No w tym roku też będzie laureat, będzie ogłoszony. Przyznajemy też medal, taki specjalny medal, już od tego roku będziemy przyznać, dla tych, którzy, nie tylko Polaków, którzy za granicą bronią, że tak powiem, polskiego, nie tylko bronią, tylko przedstawiają polskość jako pewną wartość, prawda? Która wartość dla Europy, czy wartość dla świata. No i w ramach tego właśnie chcielibyśmy te różne inicjatywy skupić, także inicjatywy w sferze kultury i tak dalej. Dlatego przypominam, że chyba w 1937 roku tu w Berlinie odbył się wielki zjazd Polany, prawda? Także może należałoby też do tej tradycji kiedyś. Ósmy, 6 marca. 6 marca, no rok potem już było trochę inaczej. Byliśmy akurat. Panie profesorze, pan wspomniał właśnie o Polonii w Niemczech. Na pewno zna pan dobrze różne tutaj powstawanie, funkcjonowanie różnych organizacji i tu brak widać jedności, brak wspólnych dążeń do pewnych działań.
Czy pan osobiście, jako człowiek o znajomości tych właśnie realiów Polonii niemieckiej i swoim wielkim autorytetem, będąc w Parlamencie Europejskim, nie zdecydowałby się pan współtworzyć jakąś inicjatywę, która by dążyła do tego, aby to jednak powstawanie tych organizacji, budowanie jakiejś szerszej grupy powstawało w normalnych warunkach, powiem to delikatnie, aby to było dla wielu ludzi, którzy są poza wieloma organizacjami, było to zaakceptowania. To pierwsze pytanie, jeżeli już takie krótkie, drugie, nawiązując do poprzedniego tematu, za rok będą wybory do Parlamentu i wybory prezydenckie. Czy według wielu analityków wybory prezydenckie są ważniejsze nawet niż wybory parlamentarne ze względów na różne uwikłania prawne, które zostały stworzone w ostatnim okresie? Czy wie pan może już, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości? Bo to dużo czasu już nie ma. Tak, jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, to tak, no oczywiście ja po pierwsze dopiero jestem kandydatem. To zależy od woli wyborców, jak to będzie. Trochę też muszę powiedzieć, jestem negatywnie uwrażliwiony na słowo autorytet, bo tym mieliśmy autorytety. Ja bym wolał, żeby tego słowa nie używać, nie jakiś, prawda? No to być może nie potrzeba autorytetu. Wszyscy jesteśmy równymi obywatelami samorządu wolnej Rzeczypospolitej, prawda? A możemy się tam, prawda, nawzajem sobie doradzać. Natomiast rzeczywiście jest tak, że rozmawiałem z panem posłem Kwiatkowskim na ten temat. To jest ze względu na moje osobiste doświadczenie i też ja uważam, że istnieje też taki jak archipelag polskości za granicami. No w ogóle to jest cecha nowoczesności, że ja na przykład też spotykam bardzo dużo młodych, wykształconych dobrze Polaków, którzy gdzieś kończyli też zagraniczne uczelnie. No w zasadzie na całym świecie. W zasadzie po 89 roku nie wykorzystaliśmy w ogóle tego potencjału polskości, która jest. U nas jest więcej, nas jest nie tylko 38 czy 7 milionów, tylko no, bo przynajmniej jeszcze do 10 można doliczyć. W tamtym roku jeździłem trochę po wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, tam było tam miejsce, byłem też w Arkon, profesora Binet odwiedziłem, ale byłem w Filadelfii, też miałem jakieś takie spotkania z. I to jest to ogromna siła. No. Jest wszędzie są Polacy, jest ten archipelag polskości. Też musimy dążyć do tego, żeby ten archipelag stawał się kontynentem, albo przynajmniej łączył się z kontynentem Polską, tak, z naszym rzeczywiście, gdybym, no, to jest tak, że ten okręg warszawski, tym okręgu jest reprezentowana Polonia. Tutaj akurat głosy Polonii mogą się liczyć, bo w okręgu, jak pamiętam, jest około 2,5 miliona uprawnionych do głosowania w tym okręgu czwartym, prawda? Więc, a idzie przeciętnie, jak powiedzieć, 20%, no to można sobie policzyć, więc tutaj głos Polonii w tych wyborach jest bardzo, bardzo znaczący, ale no, chciałbym się tym zająć, tą problematyką, właśnie ze współpracy z panem Adamem, posłem Adamem Kwiatkowskim. Zresztą wiem, no mamy jakieś takie sygnały, że Polonia amerykańska jest gotowa wesprzeć tę kandydaturę. Także, no właśnie, ale też chciałbym, żebyśmy potem, jeżeli tym się będziemy zajmować jakoś tą wolę, żeby to właśnie nie było takie czysto partyjne. Nie chodzi o to, żeby właśnie szukać tych wspólnych dla wszystkich Polaków spraw. Oczywiście, no, jak wiadomo, no, są ci, którzy mówią, że trzeba się wyrzeć z polskości, no to raczej nic wspólnego nie będziemy mieć. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy wyborów, tak, no jeszcze pan nie wspomniał innej rzeczy, że nawet no, wybory samorządowe, które są bardzo ważne, ponieważ no, w samorządach jest też ogromna ilość władzy w Polsce. To jest
siła właśnie obozu rządzącego opiera się też, że oni wielu właśnie w samorządach mają przewagę, tak, w województwach i tak dalej. To jest też, więc to będą na jesieni tego roku bardzo ważne wybory, może ważniejsze niż właśnie te do Parlamentu Europejskiego. No jeżeli chodzi o kandydaturę do prezydenta, to ja nie wiem, to na pewno jest jeszcze za wcześnie. Ja też nie jestem członkiem ani kierownictwa PiS, ani w ogóle nie jestem członkiem tego ugrupowania. To też proszę docenić, ja bym chciał nawet odwagę polityczną. Tak, bardzo często PiS-owi się zarzuca, że taka partia właśnie zamknięta, że nie chce przyjmować do swojego grona nowych członków, że może właśnie, że jest taka... No wręcz przeciwnie, no jest tak, że już w wyborach do Sejmu bardzo dużo też moich kolegów się pojawiło jako posłowie i też w tej chwili jest to też najbardziej inteligencka partia, bo tam jest w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości jakieś jest może, ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem swojej grupy zawodowej, może za dużo nawet tych profesorów, ten, prawda, ale jest i stoi teraz też na listach, prawda, Prawa i Sprawiedliwości jest profesor Paruch w Lublinie, profesor Zybertowicz jest dwójką tam na Kujawach. Także dużo jest osób, no i ja, nie będąc członkiem Prawa i Sprawiedliwości, no zostałem jednak jedynką w tym bardzo ważnym okręgu. Więc to dla mnie to też jest taki, po pierwsze zaszczyt, a po drugie trochę poczucie odpowiedzialności, bo muszę powiedzieć, że to trochę różnica w stosunku do zawodu nauczyciela akademickiego, naukowca, właśnie polega na tym, że jak się jest naukowcem, to się trochę odpowiada samemu za siebie, prawda? Zwłaszcza w naszych dziedzinach, no bo w naukach jest inaczej. No sam muszę napisać swoją książkę, tak? Nie mogę zlecić asystentom, niektórzy to robią, ale no, ostatecznie, prawda, sam muszę myśleć i sam wykładać i sam ponoszę za to odpowiedzialność, co mówię. Natomiast no, w przypadku, co jest zresztą też bardzo pociągające w polityce, bo ja trochę jestem Hanny Arendt i tak dalej, że no, to jest takie jednak działanie zbiorowe, trzeba jakoś ludzi skupiać, jest odpowiedzialność za innych. Jeżeli się teraz staram, żeby ten wynik był jak najlepszy, no to też właśnie chciałbym, żeby ten wynik był jak najlepszy dla tej całej listy, prawda, dla tych wszystkich ludzi, bo też uważam, że no tak naprawdę no dzisiaj jest to jedyna siła, która chce zmiany w Polsce. Tylko opowiadam panu anegdotę, tylko może powtórzę, że niedawno byłem zaproszony do tygodnika Polityka przez taki dodatek na internetowej Polityka Insight, to jest trochę dla ekspertów. I tam dyskutowałem, to była debata, dyskutowałem z trzema moimi konkurentami, ale potem uświadomiłem sobie, że oni wszyscy kiedyś byli członkami SLD, niezależnie od jaką partię dzisiaj reprezentują, jakieś mają wszyscy wspólne pochodzenie polityczne. Zresztą ktoś z tych potem moich dyskutantów też powiedział, zwrócił na to uwagę, chciałem zauważyć pan, że byliśmy w zasadzie z jednej rodziny oprócz pan. No więc ja zawsze powiedziałem, bo to prawda, ja staram się dyskutować merytorycznie, ale zdecydowanie nie chcę być z tej rodziny, tak? I co więcej, uważam, że ta rodzina nie powinna szeroko rozumiana Polską rządzić, przynajmniej przez jakiś czas, tak? Przynajmniej byśmy je odsunąć w następnej kadencji, że to jest dobre dla demokracji, więc ja mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość, no właśnie, że w tych wyborach prezydenckich, to jest trochę trudne, bo jak wiadomo, prezydent Komorowski się cieszy w rankingach zaufania, ale że Prawo i Sprawiedliwość nie znajdzie odpowiedniego kandydata, podejmie taką decyzję i że podejmie tutaj walkę w tej sprawie. Ja Panie Profesorze pytałem o kandydata na prezydenta, dlatego, ponieważ premier Kaczyński nie będzie kandydował z tego, co wiadomo ogólnie, a wypromowanie kandydata, który byłby konkurentem dla obecnego, to trzeba to trochę
zobaczymy, jaką strategię przyjmie PiS. Ja jeszcze może krótką uwagę tylko do poprzedniego, czyli informacji do poprzedniego pytania, zrobiony temat obozu satyrycznego. Obecnie przy kampanii wyborczej właśnie do Europarlamentu pracuje w sztabach, pracuje wielu młodych ludzi, którzy zaangażowani są bardzo w to, co robią i może byłoby szkoda, aby stracić ich do tej przyszłej pracy, która w tym czy innym, w tej czy innej dziedzinie mogłaby być dobrze wykorzystywana. Ja mam pytanie od słuchacza radia niepoprawneradio.pl. Co sądzi pan profesor o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności nowelizacji ustawy o emeryturach z konstytucją? Ja muszę powiedzieć, nie śledziłem tej sprawy tak bardzo szczegółowo, tylko tak, wiem, że na pewno, że były zdania odrębne, chyba 6 sędziów, co pokazuje, że sprawa jest kontrowersyjna, bo to chodzi o uprawnienia nabyte. No to tyle, to znaczy, jak Państwo wiedzą, jak Pan wie, no, Partia Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie mówi, że przywróci ten wiek emerytalny, wróci do tego, prawda, do 60-65 lat, tak jak to było do tej pory. Więc również tak, Trybunał Konstytucyjny również podlega pewnym procesom